Witam moi drodzy, mam na imię Denis, jestem z Ukrainy, to już moje drugie wideo. Nie tak dawno jestem na YouTube i w tym odcinku chciałbym porozmawiać o tym, co my, Ukraińcy, myślimy o uchodźcach z Syrii, z innych krajów, szczególnie o uchodźcach islamskich, tak? Mamy na to swój pogląd, co te ludzi szukają w krajach Unii Europejskiej i co oni tam robią ogólnie, tak? I chciałbym jeszcze powiedzieć, że my, Ukraińcy, bardzo podtrzymujemy Was, Polaków, tym, że nie puściliście ich do swojego kraju, bo jeżeli po prawdzie, to uważamy, że to jest dzicz, która nie chce pracować, która jedzie do państw zachodnich tylko za tym, żeby mieć jakieś zasiłki od państwa, tak? No i przy tym te ludzie, oni co oni robią? Kradną, gwałcą, nie szanują prawa, nie szanują religii tego państwa, które ich przyjmuje, i cały czas krzyczą, że im się należy, tak? I co bardzo dziwne, że no, dla mnie, dla Ukraińca, co bardzo dziwne, że te państwa zachodnie, oni wciąż ich zapraszają i dają im te zasiłki, tak? I każdy dzień w Belgii, w Anglii, w Niemczech, w Holandii, każdy dzień są jakieś terakty, takie drobniejsze czy większe. Ja i moi przyjaciele, ogólnie moi znajomi z Kijowa, nie tylko z Kijowa, my uważamy, że Polacy zrobili 100% prawidłowo, że nie puścili się tych ludzi. Bo ogólnie, no, ja bardzo szanuję Polskę i Polaków, lecz chciałbym powiedzieć, że Polska to nie jest taki nadbogaty kraj i Polska nie może dać takich dużych zasiłków, tak? No i czym te ludzie będą się zajmować w Polsce? No, od początku zechcą trafić na Zachód, a komu nie wyjdzie, no to będą dalej stwarzać jakieś takie gangi, tak? Będą okradać Polaków, gwałcić kobiety, handlować narkotykami. No i jeszcze mają taki zwyczaj, że oni w każdym mieście, takim większym, oni stwarzają swoje takie getto, tak? Ja już ogólnie w Polsce byłem, bardzo mi się Wasz kraj podoba. To jest kraj czysty, kraj ładny, kraj słowiański. I bardzo bym nie chciał, żeby w Polsce zjawili się takie getto. Ogólnie to jest sprawa Polaków, ja nie chcę nikogo uczyć, to jest Wasza sprawa, to jest Wasz kraj. Lecz ja widziałem takie miejsca w Niemczech i w Danii. Tak się składało, że ja 2 lata mieszkałem w Skandynawii. No to jest masakra, to jest straszne. Tak więc chciałbym powiedzieć, że ogólnie na 100% podtrzymujemy Was w tym. Nie powiedziałbym, że podtrzymujemy tam władzę polską czy opozycję. Ogólnie podtrzymujemy społeczeństwo. Ja że sam mam znajomych w Polsce. Wszyscy znajomi to są normalni, kulturalni ludzie, lecz nikt z nich nie chce tych uchodźców, tak? Bo jedna sprawa, jeżeli do Polski jedzie tam Białorusin czy Ukrainiec, ludzie jadą po pracę za chlebem, tak jak Polaki jadą do Anglii, do Finlandii, ja wiem, tam do Skandynawii. Ludzie te pracują w Polsce, tak jak Polacy pracują w Europie Zachodniej, płacą podatki, no i się asymilują, tak? Te uchodźcy islamskie, oni nie asymilują, oni cały czas popełniają jakieś zbrodnie i przy tym krzyczą, że im się należy. No to jest dzicz, po prostu dzicz. No, w końcu chciałbym powiedzieć, że na temat uchodźców to wszystko. Niedługo będę nagrywać nowy odcinek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na rachunek Ukrainy, Ukraińców, stosunków między Ukraińcami a Polakami i innymi krajami, czy ktoś chce zwiedzić Ukrainę, zwiedzić Kijów, Lwów, Odessę, inne miasta, ma jakieś pytania, może ktoś chce mieć jakiś interes w Polsce, też może pytać, bo ja sam jestem takim drobnym przedsiębiorcą, tak, mam swoją firmę,
która zajmuje się logistyką i trochę handluje, troszkę eksportuje, importuje, to proszę pytać, szczerze. Pozdrawiam naszych braci Polaków, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do następnego odcinka.